filmy Barańskiego zwykle dopasowują się jakoś wizualnie, jego operatorzy zwykle jakoś wizualnie dopasowują się do tych, w cudzysłowie, oryginalnych, dramaturgicznych opowieści, do tego dramaturgicznego ułożenia opowieści. W tym przypadku po to, żeby właśnie zmonumentalizować tę postać, prawda, żeby pokazać tą Andzię jak Einsteina, Barański rzeczywiście o przeciętnej osobie robi wybitnie taki, bym powiedział, wręcz eksperymentalny obraz. Taki trochę uciekający od pewnej logiki opowiadania filmowego już w tej warstwie wizualnej. I to w dużej mierze zawdzięcza współpracy z jego ulubionym operatorem Ryszardem Lęczewskim. I oni, proszę Państwa, wspólnie jakby mówią o takiej metodzie filmowania tego obrazu, tej fabuły, która polegałaby na jakby robieniu reportażu. Znaczy, żeby oddać tą pojemność życia, to trochę trzeba pójść taką konwencję jakby reportażu, mówi Barański. Trzeba zaproponować jakiś inny punkt, także wizualny, opowieści, niż zwykle się w filmach przyjęło. Na przykład Andrzej Barański używa takiego obrazu, chodzi o takie metafory, że zwykle, jeżeli na przykład filmy są kręcone na jakiejś hali, w jakimś pomieszczeniu, gdzie twórcy najczęściej pracują, bo wiemy, że często te same pomieszczenia, te same lokacje są wykorzystywane do wielu obrazów, to Andrzej Barański mówi, że czasem jak się wchodzi, to widać wręcz, wiecie Państwo, miejsca, ślady, w których stały statywy. To znaczy, że jak zwykle wchodzą operatorzy, już ekipa filmowa, to stawia się w tym miejscu, prawda? Bo tak jest się nauczonym, bo tu najlepiej światło i tak dalej, prawda? I Barański jakby mówi, to co myśmy zrobili, dlatego to nie jest do końca takie estetyczne, prawda? I dlatego to nie do końca posługuje się tą logiką narracji wizualnej, filmowej, to robiliśmy jakby reportaż. Reportaż może być trochę brudny przez to, ale właśnie, żeby oddać tą pojemność, tą wielość szczegółów, to należało wymyślić, w jaki sposób wizualnie to zrobić. Więc Barański mówi tak, nie stawialiśmy kamery, nie stawialiśmy statywu w tym miejscu, gdzie już były ślady po poprzednich ekipach, tak? Czyli tak jak się zwykle kręci, ale Lęczewski po prostu wykonywał jakieś niestworzone historie, prawda? Wychodził gdzieś wysoko albo nurkował bardzo nisko i z bardzo różnych perspektyw opowiadał. Zobaczycie Państwo, że z jednej strony to jest właśnie kierowanie obiektywu, ale z drugiej strony także montaż. Montaż jest także reporterski. Na tym im zależało. Niejednokrotnie są takie dłuższe partie tego filmu, gdzie będziecie Państwo mieli, jakby to rzeczywiście były pocięte i zestawione ze sobą w montażu, po prostu fotografie, statyczne wręcz fotografie, bo w ten sposób właśnie inaczej można opowiedzieć ową dramaturgię i ową niekonwencjonalną narrację. A wręcz, proszę Państwa, użyłbym takiego określenia adramaturgię. Tak, a wręcz adramaturgię.